Szybko, gold opener. Dobra, może być gold opener. Nie wiem, wziąłem cokolwiek. Dobrze, żeście mnie tu wyprowadzili z gierki. Star Guardian, zielone Star Guardian, Lulu, chibi fioletowe. Chibi Lulu zwykła. To ta Star Guardianowa bardziej mi się podoba. Chyba, tak mi się wydaje. Ja wczoraj za dwóch pracowałem, bo czterech osób nie było i zmęczony. Jeszcze jestem po wczorajszej nocce, a ty mi coś zarzucasz. Nie no, ja tylko tutaj zwróciłem uwagę na pisownię, ale to absolutnie nie ma nic w związku z twoją wiadomością. W tym kontekście. Też mi się klasyczna bardziej podoba. Nie, dla te, nie wiem, te zielone włoski jakoś fajne, fajne są. Bardziej mi się podoba. No ale wiadomo. Kwestia gustu, nie? Dobra, dostałem jakąś Jinx. Mam też jakieś shape'y. Tu mam też parę fairy. Ale z czegoś tu trzeba zrezygnować, bo mam już 10 golda w ogóle. No dobra, bo to był gold opener, no jo. Shojin. God damn. Nieźle. Też sądzę, że zwykła jest, jest lepsza. Okej. Okay. Czyli nie można zarzucić mi populizmu. Ropsi lubi uwu dziewczynki. Ale obie są uwu dziewczynkami. Blaster Tristana. No, za wysokiego average to nie ma, więc rolka od razu. Clear Minda nie lubię. Not today. No średnio mi się to podoba. Chyba, że ja bym tutaj grał jakiś warrior. Jakiś warriorów. A chuj zroluje. Sterak. Dobra, no weźmy to. Nie wiem, co mam innego wziąć. Szczerze. O ja pierdyle, ja tego nie podniosę. Ale kaszana. O, dobra, jest. Dobra, okej. Zielona bardziej jest UW? Może i ta. Nie no, udało się finalnie podnieść. Spokojnie, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Ta, ja Jinx to powinienem wrzucić. Dobra, bang. Teraz tak. To do wywalenia, to do wywalenia. I to... też do wywalenia. No i co? I chyba bez kitu jakiegoś warriora tu zagramy. Tak mi się wydaje, że jakiś warrior. No bo co innego? Multistriker mógłby niby być. Coś poza tym? Bez hero augmentów? Chyba nie zbyt. Siema Jakub, siemanko, co słychać? Wszystko spoko. Siema, co to za komp? Na razie zadem. Ale witchcrafty są całkiem spoko. Tak patrzę, że witchcraft jest mocny. Hmm.
Witchcraft Fiora. No spoko by było. No ale to na razie trzeba... Trzeba sobie znaleźć coś takiego, wiecie... Zastępczego? Nie wiem jak to powiedzieć. Dobra, Shen out i level, znaczy pre-level i zobaczymy co tam dalej będzie. Chyba, że kurde rzeczywiście, by zacząć tych multistrikerów zbierać. Siema Amiroki. Dziwny to jest ten set. Czemu? Grasz z widzami TFT? Czasami się zdarzy. Nie przypadł mi do gustu. Jakoś mi po prostu nie siedzi. Okej, czaję. Ja mam takie zdanie, że ten set jest spoko, ale... 11 był du... Czekaj. Jaki my mamy teraz set? 12, nie? XD. No to tak, to 11. 11 był dużo... Kurwa, ciężko powiedzieć. No, był lepszy. O, był lepszy. Po prostu. Na pewno był lepszy. I tyle. Szału nie ma, tyłka nie urywa. No. 11 giga banger set. Oj, tak. 11 był sztosem. Akurat, nie wiem, enkanterzy... Enkanterzy przede wszystkim, według mnie, byli dużo lepszą mechaniką niż czarmy. Czarmy takie... Ten jest spoko, ale meta pod augmenty? No sporo jest tych hero augmentów niby to prawda. A 10 to coś, o czym lepiej zapomnieć? Oj tak, plus 1, nawet plus 2. Kurde, no mam tu jakiś shapeshifterów, ale... No... Pod shapeshiftera to ja tu tak też za dużo nie zagram z tymi itemami. Ale bym sobie Lilię Encounter zagrał. Super było. Dobra, no były jakieś niektóre gorsze, ale overall... Nie mają aż tak wpływu na grę Encounterzy mieli. No to zależy. Czasem jest wpływ. Oj, czasem jest. Kane Encounter Syzyf. Ale przynajmniej zabawa była dobra. Idź AP Karma lub AP Zilam. Znaczy... Mam pewien pomysł, ale... Wiele jest możliwości, więc jeszcze się nie ograniczam. Rzecz kurwa, Szerszeń mi wleciał do pokoju. Nienawidzę tych owadów. O kurde. To grubo. I don't know. What I should play here. Mój czas pędzi jak strzała, mój wiek pędzi bimber. Wujek. Wiek. Już dostał butem? Dobrze. Króciutko. O, karma! Panie koleżko! Um.
Dobra, nawet warriorzy są grani. Two cost champion? Nie mam żadnego slamu na nią, ale mam dobre komponenty. Blue buff, Morello. Taki urok życia na wsi, jak nie osy, to szerszenie i na odwrót. Klątwa Podkarpacia. Polecam moskitiery. O, to jest w sumie dobra porada, no. Proste rozwiązanie problemu. Spoko, spoko w sumie, kukła. W porządku. Tylko jak ja chcę tutaj zagrać pod Witchcraft, to ja potrzebuję tutaj jeszcze bardzo mocno Poppy. Dobra, tu jest Pyro Shape. Okej. Tu jest Warrior. Shape z Eliską. Vanguard Frost, okej. Jakiś Hunter. Szósty level, no może będzie rolował. Portale. I pewnie Jinx, Sugar. Tutaj będzie. Kurczę, nie wiem czy po Nidlessa bym nie szedł z karuzeli. Nawet overweska. Bo jak ta karma będzie tutaj pod palonko nakładać, to może być przyjemnie. Osiem do levela i mogę wrzucić to. Ty jesteś scholar, a ja potrzebuję inkantora. Okej. No dobra, wejdźmy w ten level, dorzućmy to. Chuj wie, gdzie celować. Nie. Shapeshifter jest po prostu, bo dostałem. A finalnie to chcę grać... Witchcraft Presaver. A, ty jesteś inkantorem. Kurwa, no to zaraz za Nomziego chyba tutaj powinno wlecieć. Chociaż ten Nomzi trochę damage'a robi. Oj, packa! Coś godnego zainteresowania mojego. To chyba się nawet rymowało. Z Negatrona się robiło Witchcrafta, nie? A, dobra, kurwa. O nie, Nidlessa mi też zabrali. Fucking shit. Dobra, będzie miała blue buffa. Pacucha, no. Była całkiem kurczę kusząca. Dobra, to ja bym zrobił tak. Tak bym to zrobił, no. 4-6, nie, to wydaje się spoko.
Dobra, i plan na tą gierkę jest taki, że gramy fast 8. Żeby jak najszybciej mieć karmę 2 i fiorę. Co na grzale Ropsi? A tak się składa, że pewnego rodzaju nowość, mój drogi. Holy moly! Ale mi tu jeszcze jednego witchcrafta brakuje? Wait. I co, tak bez frontu? No dobra. Tak, Jakub, pewnego rodzaju nowość, ponieważ jest to litchi, smak litchi. Przynajmniej pan w sklepie mówił, że to są nowe jakieś smaki. Gamba? Czemu gamba? Z czym gamba? Wujek z Riotu? Yeah, yeah! That's right. Popi masz? I ta, wiem, zaraz sobie to wrzucimy za tą Zoe, aczkolwiek, no, ten ludek akurat, no, nie oszukujmy się, on za dużo nie zmieni na tym froncie. No mam do wyboru Shape'a albo kolejnego Pre-Savera, I don't know. Mam smakowe powietrze, Yami. Co się śmiejesz? What the fuck, kurwa, co się odpierdala w tej gierce, Boże! Wujek z Riotu naprawdę chyba mnie odwiedził, ja pierdykam. Nice'u, nice'u. No coś pięknego, coś wspaniałego. Bang! Jaka firma? Darkline. Ty no idol, proszę się uspokoić, co to ma być? Ja rozumiem, że to tak, żeby urlop był super, ale halo halo. To już na zaś, pozdro YouTube. No miejmy nadzieję, że będzie git. No ale zapowiada się bardzo, wręcz bym powiedział wybornie. Taka gierka. Robię Ryza pod Ginzo? No to git, czemu XD na końcu? Że cicho jestem? Może muzyczka jest za głośno troszkę. Kurczę, by może tak być. Nie wiem, teraz lepiej? Szybko, biały lisu, biały lisu, biały lisu! Czy dwa razy sterak na fiorę z augmentem jest git? To działa, nie? Podwójnie jakby. Że wzmocniony sterak. Okej, dzięki, dzięki bracie. Pozdrowienia dla ciebie serdeczne. Ja pierdolę, ty! Ja tu robię karmę 3. Kurwa, czemu tego nie wziąłem? Ta, ale pozbyłem się teraz opcji fajnego slamu na karmę właśnie. No ale dobra. Miejmy nadzieję, że wróci. In my head, ty.
Double Gwen. Okej. Kurczę, chyba zrobię tak. O, 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 o. Dobra, dobra. Fiora klacz, Fiora klacz. Aj! Było blisko. O lipcia. Ale daję tych ludków. Spoko, spoko, no ale nie wiem, czy tu Gwen mi się uda wcisnąć akurat. Fajnie by było, ale to wiesz, różnie bywa. Dobra, please, zostawcie pasa. Oj, oj, oj! Ty kurna. Wariaciku. Dobra, chuj, zróbmy jej Rabadon. Wow. No potrzebuję tej Fiory dwa. Morgana za popi? Tak, to jest słuszna uwaga. Po streamie będzie zmieniane. Ta, i to jeszcze da Perksavera. Trzeba takie rzeczy brać. Dobra, bach. Czekaj, on jest highest? On jest highest AD? Co jest do kurwy? Myślałem, że Fiora. Jakim cudem? 120? 108. O lol. To niezły kurwa robal skaczący. Ja pierdyle, jakim cudem Fiora nie ma więcej AD niż ten ziód? Bo ona jest na jedynce. No dobra, ale steel. Zaskoczyło mnie to. Bardzo. Kurde, ja nie wiem, czy będę w stanie tą Gwen dograć. Chyba 6 Witchcraft prędzej. Dobra, tu mamy Gwen, Fiora. Też są dwie Fiory. Ja pierdolę, każdy bierze Fiorę, no.
Kurczę, taki, nie wiem, jakiś Witchcraft Emblem albo Pre-Saver to by się tu przydał. Dobra, masno. Ale dało teraz. Tą fiorkę. No fajnie, fajnie, że wskoczyła. No to wcale nawet takie oczywiste nie było, że ją dostanę. Bo mocno kontestowany ludek. No ale jest. Tylko... nie wiem, nie czuję się jakiś mega silny z tym boardem. Szczerze, nawet z tym na dwójkę i fiorą. No proszę państwa, jeżeli bym dostał jakiś czarmik, który oferowałby mi champion duplikator, to ja naprawdę tutaj skłaniam się ku temu, że rzeczywiście to się może udać. Nawet z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Gdzie na wakacje, Robsy? Na Cypr! Na Cypr! Kurde, fajnie by było tutaj dostawić tego. Nie, Fiora! Please! God damn it! What are you doing? Tą kurwa czarownicą! Dobra, no na szczęście jesteś opelutkiem. Ale XD, no! Proszę cię, nie rób tak więcej. Pancerz? Pajle żuków, bracie. Ogólnie to zajebiste by było, wiecie co? Gdybym miał tutaj jeszcze dwa sloty do teamu, to można w ogóle już totalnie odklejony board zrobić, bo możesz grać wtedy 6 Witchcraft, możesz dograć Barda plus Gwen i masz wtedy 4 Pre-Saver, Sugarcraft i Warrior dodatkowo. No ale to jeszcze w 10 level, no to jest szansa wejścia, ale no to już dalej na jakąś koronę taktyka, to nie za bardzo. To dzisiaj zamiast wysiadamy, powinniśmy mówić wylatujemy. Możemy tak mówić. Każdy by chciał dwa sloty. Wrzucaj focie z wyjazdu na Discorda. Dobra, może się coś znajdzie dla widza. Może się coś znajdzie. Co, kręcimy tą karmę? Czy idziemy w 9? O Boże, jak dobrze, że Zilean tu jest! Jak dobrze, że on dał CCK na Katarinę!
Kręcimy karmę. W 10, a nie 9. Sorry, sorry. Pomyłka. Ale czy niebezpieczniejsze byłoby wejście teraz w 10 i już dokończenie ich? Oni nie mają dużo HP. Go 10? No właśnie też mi się tak wydaje, że jak oni mają 18 i 8... Czekaj, ten ma 20 golda, ten w ogóle nie ma golda. To jest chyba bezpieczniejsze. Dobra, tylko co ja mam tu dorzucić? Dziesiąty level, pewny upgrade, a jak nie trafisz karmy, to się to kappa. No, dokładnie. Gwen? No, tak, ale tak bardziej myślałem o tym, co mam dostępne na ten moment. Gwen niestety nie mam, ale prawdopodobnie to by było najlepsze tutaj. Znaczy... Na pewno. Ewentualnie czwarty pre-saver jeszcze mógłby być spoko. No, teraz się zastanawiam, czy Gwen jest najlepsza. No, chyba jednak ten Milio mi się bardziej podoba. Bo daje itemki. Kurwa, ale oni mają te Briar tak nakarmione. Nie no, ale Fiora jest nie do powstrzymania. Ten ludek jest tak broken. Boże. Widziałem to. To widziałem. I Nasusa gdzieś w pobliżu. Już się bałem, że dokręcił jakieś Nasusa. Dwa off. Ale nie przestawiłem tego golema. I to robi div. Karma? Dobra, GG. Wydaje mi się, że to jest GG w tym momencie. Teraz Gwen i GG. Oh yeah. Zuzia to kozak. Wow, siemano! O kurwa! Siemano! No nie gadaj, że ja still tego nie wygrywam. Dobra, okej.
GG, dzięki, że mi oddałeś ten emblemik. Dobra, YouTuby, pozdrawiam serdecznie, zostawcie łapkę w górę pod filmem koniecznie i zapraszam na kolejne filmy.